Na czym polega inwestowanie, żeby zawsze zarabiać? Nie, nie. Polega na tym, żeby zarabiać na dobrych pomysłach więcej niż stracisz na badziewnych pomysłach. Każdy, absolutnie każdy inwestując, będzie popełniał masę błędów, i ja nie jestem tutaj wyjątkiem. Ostatnio zresztą przygotowałem dla Was materiał o swoich największych sukcesach inwestycyjnych z ostatnich lat. No i tam to był czas chwalenia się. To teraz będzie czas. Samobiczowania. Tym bardziej według mnie sprawia to, że ten kanał to jedyne miejsce w całym polskim inwestycyjnym YouTube, gdzie możecie usłyszeć konkretne prognozy, a potem. Konkretne rozliczenie się z tych prognoz. Niestety, u innych nikt nie potrafi wziąć za swoje słowa odpowiedzialności. Prognozy są potem albo kasowane, albo w ogóle nie podawane, albo są i tak anonimowe, więc wtedy to w sumie można mówić, co tylko się podoba. Nie na tym polega, jeszcze raz to będę podkreślał, dobra edukacja finansowa. I w tym odcinku prezentuję w takim razie wszystkie swoje najgorsze, według mnie, pomysły inwestycyjne, jakie miałem w ciągu Ostatniego okresu. Będziemy robić te materiały trochę częściej, no więc teraz po prostu zbieram to z kilku ostatnich lat. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o Finansach. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie znajdziesz codzienne informacje o gospodarce, finansach i inwestowaniu. Możesz też dołączyć do wersji premium tego portalu, gdzie już ponad 850 inwestorów dostaje od nas codziennie analizy i obserwuje, jak inwestuje własne oszczędności w czterech portfelach o łącznej wartości prawie 2,5 Miliona złotych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premiumdnarynków.pl. Link oczywiście będzie w opisie tego nagrania. No i prośba też o pomoc, żeby ten materiał łatwiej było znaleźć innym, a możesz pomóc, jeśli tylko klikniesz łapkę w górę i zostawisz suba. Na pewno im będzie łatwiej, a mi będzie milej, więc. Win-win. Takie podwójne zwycięstwo. A partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, który dodatkowo przygotował dla oglądających naprawdę świetną promocję. Promocję, w której można dostać od 3 do aż 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda. No to jeśli dostajecie je bezpłatnie, to wiadomo, że to na pewno nie będzie zła decyzja inwestycyjna. Wystarczy, że założysz konto przez link, który znajdziesz w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu oraz podasz odpowiedni kod przed pierwszą wpłatą. Wszystkie szczegóły tej promocji są również, oczywiście, w opisie tego nagrania. Freedom 24 to międzynarodowy holding notowany na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, który dodatkowo zarejestrowany jest w Unii Europejskiej, a to oznacza, że Twój depozyt do kwoty 20 tysięcy euro jest chroniony przez fundusze gwarancyjne dla inwestorów. I to też świetne konto dla chcących trochę oszczędzić, no bo oprócz inwestowania i darmowych akcji to wiadomo, że darmo to. Uczciwa cena. Możesz lokować swoje pieniądze bez limitu w specjalnych planach oszczędnościowych, gdzie zyskać można nawet 8,76% w skali roku. I wszystkie szczegóły, tej oferty, linki yy, i kody, których trzeba użyć, oczywiście są w opisie tego nagrania. No a teraz jedziemy. Największe porażki inwestycyjne. W ostatnim czasie moje porażki inwestycyjne. W tym materiale to już wszystko do zarobienia. Cześć. Dobra. Chyba niestety nie upiecze mi się tak łatwo, więc zacznijmy od zdecydowanie za szybkiego wejścia w rynek obligacji amerykańskich. Tak naprawdę już w połowie 2023 roku uznawałem, że obligacje USA zaczynają być dobrą okazją inwestycyjną. I fundusz I z USD Treasury Bond 20, przez którego uzyskiwałem na nie ekspozycję, był już wtedy po naprawdę sporych spadkach, rzędu niemal 40% od szczytu. No co jak na rynek obligacji. Jest już wybitną katastrofą, a cykl podwyżek stóp procentowych został wtedy już na pewno zakończony, więc logika była tutaj bardzo prosta. A skoro cykl jest zakończony, no to w końcu przejdziemy do cyklu obniżek lub chociaż przebąkiwania o tym, że obniżki będą miały miejsce. No i niestety, może i logika była dobra, ale timing tego. Absolutnie fatalny. W czwartym kwartale 2023 rynek jeszcze raz się przeraził i ustanowił już gigantyczny dołek na obligacjach USA dopiero około października 2023 roku, wtedy, kiedy ja już posiadałem swoją pozycję. Dynamiczny rajd na obligacjach miał co prawda miejsce właśnie w czwartym kwartale. No ale przez cały 2024 rok rynek znowu zaczął ograniczać potencjalną skalę obniżek i w efekcie przez cały 2024 obligacje USA są realnie. Dalej w trendzie spadkowym, i nawet jakbym zrzucił wszystko na swój fatalny timing i zdecydował się na wejście w ten rynek w idealnym dooku w tym październiku 2023, to i tak zmiana w kursie złotego zabijaby cały ten zysk. Więc efektem jest po prostu strata. I chociaż akurat nominalnie w tym wypadku nie była ona wielka, to jest realnie sporo stratą utraconych korzyści, bo te środki, które były zblokowane na rynku obligacji, powinny przez ten czas pracować gdzie indziej. No więc innymi słowy, totalna. Totalna kaszana z tego wyszła. Kolejny fuck up wynika mocno z mojej filozofii inwestycyjnej, bo posiadam różne portfele. W skrócie są to portfel bezpieczny, który traktuję trochę jak inwestowanie własnej poduszki finansowej, portfel spekulacyjny, gdzie inwestuję co do zasady na krótki termin i jestem w stanie mentalnie pożegnać się z inwestycją w praktycznie dowolnym momencie. No oraz portfel długoterminowy. I portfel długoterminowy rządzi się swoimi prawami. Tam nie interesuje mnie bieżący kurs akcji, a jedynie to, czy biznes firmy, w jaki zainwestowałem, się rozwija? I to podejście ma swoje zalety, no bo odrzucamy emocje z inwestowania, no ale też jest takim podejściem, które potrafi mieć wady. I jeśli za późno zidentyfikujemy problemy w spółce, to ostatecznie może się okazać, że stracimy o wiele, wiele więcej, niż gdyby działać tutaj w ramach portfela spekulacyjnego. No i tak też mocno obstawiałem. Dalszy sukces duży sukces. Telemedycyny. Ze spółek telemedycznych wybrałem swojego czasu Teladoka, którego pierwsze zakupy były robione około 2020 roku. I pod koniec 2020 część pozycji nawet sprzedałem, realizując zyski, no ale dwie trzecie z tej pozycji. Zostało utrzymane dalej. Uważałem, że raz zasmakowana telemedycyna przekona do siebie większość osób, tak jak zresztą przekonała i mnie. No i w sumie to nawet przekonała, bo takie spółki telemedyczne, jak na przykład Hims and Hairs po załamaniu w 2022, wróciły już na nowe szczyty. No a niestety Teradok nie wrócił i regularnie opadał sobie dalej i dalej, na dno. Hello darkness, my old friend. Nie mam już tej spółki od jakiegoś czasu w portfelu, ale końcowa strata na niej, licząc nawet ze sprzedaniem części akcji w zysku w 2020 roku, sięgnęła i tak grubo ponad 60%. O kur... Za późno. Za późno zorientowałem się, że zmiany korporacyjne i biznesowe w Teladoku były mocno niekorzystne. No, i przejęcie innej spółki, które tam miało wtedy miejsce spółki Livongo wygenerowało ciągłe problemy, a rozwój biznesu Teladoka tak naprawdę stanął w miejscu. Dalej jest to według mnie spółka niedowartościowana, ale co z tego? Co z tego? Obecnie jest to na pewno przepalona kasa i przepalony czas. No to teraz coś z polskiego podwórka PEPCO. Na początku byłem sceptycznie nastawiony do tego e, debiutu i nie inwestowałem w ten debiut. To był pierwszy błąd, bo niedługo po IPO cena podskoczyła o kilkadziesiąt procent, ale to jeszcze jakoś dałoby się przeboleć. No bo nie zarobiłem i tyle. Ale potem zainteresowałem się Pepko na starcie około sierpnia 2023 roku. To moment, that he knew. He up. Kurs był już wtedy mocno spadkowy, a w tle było coraz głośniej o takich problemach korporacyjnych, które miały dotykać Pepko, tylko że te problemy nie były wcale niczym nowym. Od dawna było wiadome, że Steinhoff z RPA, który formalnie był głównym właścicielem Pepko, jest na skraju bankructwa, a sam debiut Pepko na GPW miał dać mu trochę gotówki na oddech. No więc ja uznałem, że skoro wszystko to już wiadomo od dawna, to przecież nie powinno jakoś istotnie wpływać na kurs akcji. No to... Niestety okazało się, że może i było o tym wiadomo od dawna, ale na pewno nie dla szerokiego grona inwestorów, bo tylko przez wrzesień 2023 akcje Pepco spadło o 50%, a ja zaliczyłem naprawdę sporą i dotkliwą stratę. Potem trochę starałem się redukować przez wykorzystanie kontraktów terminowych na Pepco przy odbiciu. No i coś tam się odrobiło, ale to i tak dalej sumarycznie była absolutnie fatalna decyzja. I naprawdę duży błąd inwestycyjny. Mało wam, co? Chcecie słuchać dalej o tych porażkach. Pewnie nawet chętniej niż o sukcesach. Na pewno będzie miał więcej wyświetleń. No ale dobra, w takim razie jeszcze jedna perełka. Perełka katastrofy. Zbagatelizowanie zagrożenia wojennego w 2022 roku. I z perspektywy czasu uważam, że to było naprawdę kompletnie kretyńskie z mojej strony. Miałem sporą ekspozycję na GPW wtedy, a nawet częściowo na ukraińskie spółki. Wtedy był to Kernel. I problem w tym, że nawet jeśli nie wierzyłem, Wtedy w pełnoskalową wojnę, to i tak bilans korzyści i ryzyka w utrzymywaniu pełnej pozycji, jak wtedy robiłem, był dla mnie absolutnie fatalny. Zakładając, że miałbym rację i nie byłoby pełnoskalowej wojny, no to rynek co najwyżej lekko by odbił. No bo ta wojna na pewno nie była w cenie. Ale zakładając, żebym się pomylił i wojna by była, no to wiadomo było, że wszystko zwali się na łeb. Na szyję. I niezależnie więc od tego, jakby było naprawdę, to i tak dobre zarządzanie ryzykiem portfela w takim okresie wymagało zdjęcia przynajmniej trochę zysków ze stołu. No, ja tego w ogóle nie zrobiłem. I to był duży, kolosalny wręcz błąd, który potem kosztował mnie naprawdę sporo odrabiania. Więc każdy inwestor popełnia błędy. Ja również i nie ma w tym absolutnie nic wstydliwego. Proszę, kolejny z brzegu. Doceniłem siłę trendu AI, ale dopiero po jakimś czasie. Ktoś ostatnio wypomniał mi, że w maju 2023 roku napisałem o Nvidia, że ponieważ wycena Nvidia osiągnęła dziś absurdu, to i tak dalej, i tak dalej. No i tak, w maju 2023 jeszcze tak myślałem. Czy był to błąd? Oczywiście, ale kluczem w prognozowaniu nie jest to, że jak coś powiesz, to klamka zapadła. Dobrego prognosty będziesz poznawał po tym, czy on jest w stanie zmienić swoje zdanie, i na tym również polega inwestowanie. Inwestowanie polega na umiejętności zmiany swojego zdania, gdy dostrzeżesz jakieś nowe informacje. Ja wtedy przeczytałem książkę. E książkę Wielka wojna o chipy, yy, która miała premierę w kwietniu 2023 i zrozumiałem jak wielka szansa stoi przed Nvidia i całym sektorem. I po dwóch miesiącach zmieniłem swoje zdanie i wypuściłem tekst, że nie zdziwi mnie, jeśli Nvidia będzie niedługo największą spółką świata. Oczywiście wielkim błędem było zrozumienie tego dopiero po jakimś czasie, no ale dokładnie tak przebiega Proces inwestowania. Inwestuj, popełniaj błędy, ucz się na nich i nie bój się zmieniać swojego zdania. Najlepsi inwestorzy zmieniają swoje zdanie co chwilę. Ważne tylko, żebyś na tych błędach tracił mniej niż zarabiasz na innych pomysłach. A jeśli chcesz poznać więcej moich błędów i jeszcze więcej sukcesów, a do tego dostawać sporo analiz, to pamiętaj, żeby dołączyć do wersji premium DNA. O której wspomniałem na początku. Jest z nami już ponad 850 inwestorów, którzy korzystają z takiej pomocy codziennie. I jeszcze raz przypominam, że linki do wszystkiego, do strony ze szczegółami, znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. Podobnie jak link do założenia konta u polecanego przez nas brokera Freedom24. No i gwarantuję, że takie materiały o porażkach i o sukcesach będą pojawiały się o wiele częściej. Może tak okresowo co pół roku albo co rok. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.